Nadszedł mój czas. Czas zepsuć te święta. Pozbędę się tego i tego. Ha! Tu może być tylko jeden zielony gość. I to ja. O nie! Co ty robisz z naszą choinką? Ups! Haha! Co ty wyprawiasz? To nie jest śmieszne. Babciu! Ktoś mnie wołał? Muszę się pospieszyć. Ale wąski komin. A kim ty jesteś? Muszę znowu iść na siłownię. Nie płacz, mała. Co ty zrobiłeś? To wszystko jego wina. Ja tego nie zrobiłem. Odwal się, staruszku. Spuszczę ci lanie. Ho, ho, ho. Przestańcie niszczyć moją kuchnię. Babciu, jesteś taka fajna. O, wy łobuzy. Odpracujecie to. O nie, zniszczyli świąteczne ciasteczka. Chcę nowe. Ho, ho, to nie poszło za dobrze. Zrobię ciasteczka, których nigdy nie zapomnicie. Bez wątpienia, moje ciasteczka będą najlepsze. Generał babcia już zajmuje się sprawą. Oto nasz plan. Zbierzcie wszystkie składniki. Jasne? Masło, mąka, jajka. Dodać do smaku. Zrozumiano? I nie waż się wtrącać, ty żabo. Zacznijmy od mąki. Sypię do miski. Szybko, boję się jej. Dalej, dalej. Teraz jajka. Zrobię wszystko, proszę pani. Skorupka. Szybko ją stamtąd zabierz. Wymieszaj z miodem i cukrem. Żadnych gwałtownych ruchów, bo to my skończymy w tej misce. No dalej, staruszku, zakończmy to raz na zawsze. Sekretny składnik. Wybuchowe masło. Ciasto gotowe. Teraz musimy nadać mu kształt. Najpierw ładniej rozwałkujemy. Technika świąteczna. Jingle bells. To chyba dla mnie. Tak. I co dalej? Chwyćcie wałki do ciasta. Teraz możecie wybrać dowolny kształt i wyciąć swoje przyszłe ciasteczko. To zasługuje na moje serce. Albo i coś innego. Piernikowy ludzik. Świetny wybór. Myślę, że małej się spodoba. Są tu jakieś fajne kształty? Dokładnie tego, czego potrzebuję. Co to za mina? Już prawie skończyłem. Uwolnię was, piernikowe ludziki. Pokaż. Mniam. Patrzcie, ścięłam mu głowę. Ha, ha. Zachowuj się, bo nie dostaniesz prezentów. Wszyscy gotowi? Zaraz zrobi się gorąco. Aż będzie chrupiąca. Ona jest ognista. Ty też jesteś niczego sobie, kochanie. O, otrząśnij się z tego. Skończyliśmy. Niezła robota. Posmarujemy ciasteczko miodem i posypiemy wiórkami kokosowymi. Uzupełnimy scenkę. Dodajmy kilka bałwanów. Proszę, zostań moją panią Mikołajową. Przestań. Och, kiedy nikt nie patrzył, wyszło słońce i roztopiło bałwany. O nie, co się stało? To twoja sprawka? Co masz na myśli? Nawet na mnie nie patrz. Ani mi się waż. W międzyczasie udekoruję moje ciasteczka. Och, to będzie prawdziwe arcydzieło. Nie klap tak wszędzie. Proszę bardzo. Co? Nie jestem jakimś klaunem. Daj mi to wyczyścić. O, wiele lepiej. Dzięki za brodę. Wow, całkiem nieźle ci poszło. Nie dotykaj. Nie umiem tak rysować. Miała rację. Wszystko zepsuję. Ale muszę spróbować. Oczy? Gdzie jest kosz na śmieci? Mam pomysł. Tak, szefie? Potrzebuję was. Chodźcie bliżej. O co chodzi? Pokażę ci. Jesteś drukarką. Sprawdzę sanie. Teraz to arcydzieło. Możesz jechać. To wypisz, wymaluj Rudolf. Jak ci się podobają moje ciastka? Wow, wyglądają tak smacznie. Jak fajnie. Zacznijmy od Grincha. Dziwne. Co to jest? Mój sekretny składnik. Dla realizmu. Myślałam, że to wata cukrowa. Nie dostaniesz punktu. Ale tak bardzo się starałam. Włosy to była lekka przesada. To był świetny pomysł. To wszystko dla ciebie, kochanie. Bardzo smaczne. A teraz ciasteczko. Punkt dla ciebie. Hurra! Wszyscy widzieli? Jestem najlepsza! Jaki dziwny mały ludzik. Odwróć go, to zrozumiesz. Tak? Co? Nie, to nie ta strona. Obróć jeszcze raz. I co? Obróć go do siebie. To takie proste. Nie rozumiem, czy to jest ciasteczko, czy puzzle? W głowie mi się już kręci. Otwórz oczy. Rozumiem. Kręci.
kreatywne. Mmm, jakie słodkie. Ty też dostaniesz punkt. Poważnie? Ja? Wygraliśmy razem, kochanie! A ty przegrałaś. Hej, nie ciesz się tak wcześnie. Zapomniałeś o choince? Zniszczyłeś moje zabawki. Tak było, kiedy przyjechałem. Jak możemy ci to wynagrodzić? Co o tym myślisz? Wiem. Och, co? Skąpisz? To mnie boli. Nie dam ci nawet okruszka. Tylko kawałeczek. Dobra, przekonałaś mnie. Zrób to sama. Co? Jesteś taka toksyczna. Już ja się tym zajmę. Głupia starucha. Ciekawe, czy w środku jest zabawka. Mam nadzieję, że nikt nie zauważy. Ho, ho, ho. Potrzebujesz pomocy? O, ta butelka może się przydać. Dodaj mentosów. A sanie polecą. Tak, teraz nie muszę się martwić o sprzątanie. Aż tak mu gorąco? Nic nie widziałam. Gotowe. Teraz trochę cukru. I ubij to. Super! Spróbujmy. Smacznego! Świąt nie będzie. Ho, ho, ho! To nie jest śmieszne, młoda damo. Nuda. Czas narysować dekoracje. Zrobię słodki płatek śniegu. Co wy na to? Udekorujmy go kremem. A jeśli ułożysz kilka w piramidę, to będzie choinka. Czyż nie jest urocza? A oto ozdoby choinkowe. Wow! Ale nie prześcigniesz mojej piernikowej choinki. Ułóż ciasteczkę jak piramidę. Cudownie! Pomalujmy gałązki zielonym kremem. Im więcej, tym lepiej. Zobacz, jakie kolorowe. Teraz słodka posypka. Wow, jeszcze nic nie mam. Oczywiście, pójdę na spacer. O! Świątecznie! Hej! Nie martw się, młody człowieku. Mam dla ciebie prezent w zamian. Jest w nim żarcie? Jasne. Masz kukurydzę. Wystarczy ją uprażyć. Ale na czym? I jak jest? Ja też spróbuję. Lepsze niż marchewka, prawda? Hehej! Clown Meredith przywrócił uśmiechy. Upsi Daisy! Mam kolejną sztuczkę. Ups, nie ma palca. I wrócił. Chodź na mój występ. Tylko nie rzucaj we mnie jedzeniem. Właśnie tego potrzebuję. Przepraszam. To nie potrwa długo. Ho, ho, ho. Wciąż jest świeży. Świetny występ. Wszystko mi się podobało. Dziękuję. Wesołych świąt. Ha? Z tym na pewno możemy coś zrobić. Warzywa? On nie jest taki prosty. Prezent. Dla mnie? Jakie to słodkie. Co jest w środku? To kostka? Hej, odłóż to. Niegrzeczne dziewczynki nie dostają prezentów. A teraz wracamy do pracy. Jestem mistrzem rzeźbienia w lodzie. O, czyż to nie urocze? Nienawidzę śniegu. Doskonale. Rożek jest gotowy. Zacznijmy od pomidorów. To będzie najzdrowsze drzewko, jakie kiedykolwiek widziałem. Same świeże warzywa. Jest taka piękna. Nie mogę powstrzymać łez. Proszę. Moje najwspanialsze dzieło. Wow! Są takie kolorowe! Wow! Ta jest taka wyjątkowa i wygląda tak słodko! Czy to beza? Pycha! Jej! Naprawdę ci smakowało? Ale co to za chrupnięcie? Twój! To skorupka! Co? A co z punktem? Śnij dalej! Co to za trójkątna sałatka? Fuj! Dziwnie pachnie! Wystarczy ugryźć. Och, okropne. Ho, ho. To takie niesprawiedliwe. Została tylko choinka babci. Ładnie wygląda. Czy to się zlepiło? O nie. Zobaczmy. Jakie to ekscytujące. To jest... O nie. Przesuń się. Ha, nie spadnij na mnie. To jest smaczne. Punkt dla babci. Ha, udało mi się. Kto zepsuł ciasto? To było to! Zastanawiałem się, dlaczego miałem takie miękkie lądowanie. Ups! Trzymaj się, kolego! A, winny! Dobra robota! Więc to dlatego nie masz spodni? Hej, cicho! Och, przepraszam, jeśli cię uraziłam. Fuj! Zaraz mnie zwieje. Wow. Co za kobieta.
Przepraszam. Teraz pokażę ci starą szkołę. Więc kto chce zagrać raz jeszcze? Ha? Jaj! Sztylet, trofeum. Nawet o tym nie śnij. Teraz potrzebujemy czekolady. Połam ją i włóż do miski. Hej, przystojniaku! Och, ona doprowadza mnie do szału. Szybko, daj buziaka! Co za płomień! Rozpuszczę na nim czekoladę. O, czas to zdjąć. Prawie gotowe. Teraz obtaczamy czekoladę w przygotowanej foremce. Po prostu cudownie. Pierwsza część gotowa. Teraz wypełnimy ją bitą śmietaną. Drugą warstwą będą ciasteczka. Te wyzwania mnie męczą. Daj to tutaj, to do moczenia mojego ciasta. Będzie bardzo smaczne. A teraz przykrywamy wszystko kolejną warstwą bitej śmietany. Mój mały tort w kształcie domku jest gotowy. Trzeba tylko dodać trochę śniegu. I piernikowe drzewka. Czyż to nie wspaniałe? I oczywiście trochę cukru pudru nie zaszkodzi. Spójrz, jak wszystko jest pokryte śniegiem. W porządku, spróbujmy coś zrobić. Posmarujemy warstwy kremem. I ułożymy je jedna na drugiej. Jeszcze kilka warstw. Ale super! Zróbmy świąteczny wzór. A ten jest dla mnie. Mniam! Smacznego! Zachowamy też trochę na choinki. Ho, ho, ho! Jestem świętym Mikołajem. Jestem stary, nudny i niezdarny. He, he, he! Już tylko poczekaj. Mój wyszedł jakiś dziwny. Możesz mi pomóc? Wybacz. Wszystko zrujnowane. Mam dość. Przestań ze mnie kpić. Jestem dobry w dostarczaniu prezentów, a nie w pieczeniu ciast. A propos dowozu. Trump food! Poproszę ciasto. Dziękuję. A pieniądze? Niech pomyślę. To twój prezent. Wow, tajemniczy prezent. Dziękuję. Muszę sam coś zrobić. Udekoruję je kremem. Wygląda trochę przerażająco. Ale choinka wszystko zakryje. Całkiem kreatywne, prawda? Teraz jestem spokojny. Wszyscy jesteśmy gotowi. Spróbujesz? Wow! Wszyscy spisaliście się całkiem nieźle. Nie mogę się zdecydować. Które ciasto wolicie? To wygląda naprawdę fajnie. O, dziękuję. Słyszeliście to? Dlaczego jego jest pierwsze? Bardzo smaczne. Chwileczkę. To jest dostawa Trump Food. To niesprawiedliwe. Jesteś zdyskwalifikowany. Haha, ale ci się podobało. Kto jest teraz przegrany? Mikołaj upadł czy coś? Ale super! To nie jest fajne. Szukasz guza? Nie wygląda na zadowolonego. Nie puszczę tego płazem. Czas na degustację. Mniam! Pycha! To ciasto to prawdziwa uczta. Nie mogę przestać. O, i ostatni kawałek. Jestem pełna. Zdobyłaś punkt. Ajajaj, punkt nareszcie. Więc babciu, zostało tylko twoje ciasto. Piernik to twoja specjalność. Spróbujmy. Doskonałe. Zobaczmy, co jest w środku. Tyle rzeczy. Mniam, to jest niesamowite. Mogłabym to jeść przez cały dzień. To jest coś. Gratulacje! Naprawdę wygrałam? Co? Nie mam mowy! Ale dlaczego? Brawo! Wszyscy spisaliście się świetnie! Ha! Czy teraz wszyscy to rozumiecie? A teraz zróbcie miejsce! Czas na taniec mistrzów! Przestań machać mi nogami przed nosem! Nie słyszę cię! Kto to idzie? Wygląda na to, że czas na mnie! Wesołych świąt! Zobaczmy! Wow! Grinch tu jest! Ukradł nam święta! Spokojnie, spokojnie! Zapraszam do środka. To niezbyt miłe. Mam nadzieję, że jest coś dobrego. Hej! Zapomnieliście o kimś! Uspokój się! Po kolei! Magiczna szkocka Mikołajka pomogła uporać się z tym bałaganem. Świetnie! Teraz Mikołaj jest gotowy słuchać. Mami jako pierwsza opowie, co się stało. Ale Mikołaj nie wziął pod uwagę, że tylko babcia ją rozumie.
W takim razie nie będziemy słuchać. Obejrzymy. To był zwykły poranek mami. Obudziła się i... Dobra, możesz się trochę pospieszyć? Dobrze. Rano mami odkryła, że ktoś był w jej pokoju. Cóż, detektyw Mikołaj wkracza do akcji. To okropne! Ktoś ukradł świąteczne prezenty! Cóż, wszystko jest jasne. Albo i nie. Świąteczne śledztwo trwa. Posłuchajmy, co Rainbow Friends mają do powiedzenia. Jakiś zły gość wywrócił wszystko do góry nogami w domu. Wszyscy zostaniecie tam, gdzie jesteście. Wow, biedna Pikachu też została ukradziona. O nie, ona tak szybko mówi, że nie da się nic zrozumieć. Będą musieli zbadać dowody. Pokémon jest tak podekscytowana, że mówi z prędkością światła. Może Charmander powie, co naprawdę się wydarzyło. Przyjaciele wieszali skarpety na kominku, a kiedy wrócili, też nie znaleźli swoich prezentów. Ale gdzie ona jest? Wygląda na to, że złodziej zostawił wiadomość. Co za bezczelna dziewczyna! Zdecydowała, że może ukraść Boże Narodzenie. Ale Mikołaj jej na to nie pozwoli. Postanowili rozpocząć poszukiwania od jaskini mami. Ale najpierw muszą naprawić łańcuch i rozjaśnić pokój. Bo inaczej nie zobaczą dowodów. Mami nie jest najlepszym elektrykiem. Racja. Zawsze trzeba nosić rękawice ochronne podczas pracy z prądem. Stylowo i bezpiecznie. Świetnie. Pierwszy drut jest gotowy. Ale coś jest nie tak. Wow, dlaczego by się nie zabawić? To fajna impreza trum. Dobra, dobra, wystarczy. Hej kochani, jakiego koloru powinien być przewód podłączony do czerwonego przewodu? Lajkujcie ten filmik i piszcie w komentarzach. Świetnie, wszystko teraz działa. Bu! Nie strasz świętego Mikołaja! On nie ma czasu na horrory. Uważny staruszek zauważył coś interesującego. Ten kosmyk zielonych włosów zdecydowanie nie jest fryzurą mami. Więc czyje to włosy? To trudna fryzjerska zagadka. Dobra, Mikołaj ma pewne podejrzenia. Musi iść. Nie, on nie potrzebuje towarzystwa. Mami ma swoje sprawy. Pokój sam się nie posprząta. A detektyw Klaus pracuje nad swoją tablicą dowodów. Są pewne postępy, a święty Mikołaj jest gotowy, aby przejść dalej. Dom Rainbow Friends jest następny w dochodzeniu. Och, nie mogę sobie wyobrazić, przez co ten gość musiał przejść. Ktoś go zaatakował, a nawet posiniaczył. A co to za podejrzane pudełko z nogami? Hej, kim jesteś? Tak łatwo go przestraszyć. Wow, Green też lubi straszyć. Nasi bohaterowie postanowili trochę poszpiegować. Teraz magia musi interweniować. Uff, niebezpieczeństwo minęło. O, ale co jest naszemu biednemu Rainbow? Jego głowa działa jak kamera. Pomoże nam to znaleźć więcej wskazówek. Wszystko w porządku? Żeby komputer działał, trzeba wpisać hasło. Może to? Ups, błąd. Hej, uważaj! Aha, i oto hasło. Udało się. Tylko trzymaj głowę prosto.
Świetnie, jesteśmy. Aha, tak to się wszystko stało. Zielony intruz pokonał Rainbow. Zaraz, więc on sam zrobił ten bałagan? Święty Mikołaj myślał, że jego tęczowy przyjaciel go okłamuje. Ale jest też ofiarą złego planu Grincha. Mikołaj mu nie wierzy. To niesamowicie zagmatwana świąteczna historia. Ale siwowłosy detektyw nie zamierza się poddawać. Kolejna wskazówka do tablicy poszukiwaczy prawdy. Och, tak wielu chce opowiedzieć swoją historię. Kto następny? Pikachu, twoja kolej! Nie, Pokeball tu nic nie pomoże. Mikołaj wie, co robić. Witamy w kuchni Pokemonów. Co się tutaj stało? Nasi bohaterowie zauważyli, że choinka była ozdobiona skarpetami. Cóż, magiczna kombinacja pomogła znaleźć pułapkę. Ale jak dostaną się do drzewka? Magiczny lizak na ratunek! Ups, nie zadziałało. Muszą wymyślić, jak wyłączyć lasery. Tutaj potrzebna będzie magia Pikachu. Jeden strzał w tarczę i pułapka nie jest już niebezpieczna. Ale nie mogą strzelać lizakiem. Świetnie, Pika! Jesteś najlepszą snajperką wśród Pokemonów. Oto one! Świąteczne skarpetki, których szukały Pokemony. Ale co jeszcze tu jest? Sami to zrobili? Cicho! Święty Mikołaj zamroził Pokemony, aby coś wymyślić. Wow! Ciekawe, czyja to rękawiczka. Następna ważna wskazówka. Snorlax wystawił parodię. Naprawdę wygląda jak Mikołaj. Ale lepiej, żeby stary nic nie widział. O, co? Nic wielkiego się nie stało. Dobra, zebrali dowody i czas umieścić wszystko na jednym łańcuchu. O, ma całe pomalowane ręce. Tak, pierwszy włos, bransoletka i rękawiczka. A może pozbędziemy się farby? Od zielonego do różowego. To sprawka mami. Ukradła wszystkie prezenty świąteczne. Uspokójcie się. Zaraz to rozpracujemy. Hej, zapomniałeś o Snorlaksie. O, jednak nie. Dalej, Pokemonie. Jaki cudny mini Mikołaj. Ale co zamierza Grinch? Czas na zabawę w chowanego. Świetnie. Wszyscy, którzy żyją we wszechświecie Trum, tutaj są. O, nie można patrzeć na to dziecko i się nie wzruszyć. Cudowna mała dziewczynka. Musimy dać jej trochę smakołyków. Co ona tu robi? To trochę podejrzane. O nie, zły Grinch zebrał tutaj wszystkich, aby złapać ich w swoją sieć. I jak się z tego wydostaną? To ten, który ukradł im świąteczne niespodzianki. Grinch od dawna myślał o tej sztuczce z kradzieżą. Nie było trudno popsuć szyki Rainbow Friends. Kiedy niebieski przyjaciel spał, Grinch założyła swój kostium i zrobiła świąteczny bałagan. A potem zabrała wszystkie prezenty. Zielona złodziejka zrobiła to samo w domu Pikachu i Charmandera.
Pytanie Grincha o litość wydaje się bezcelowe. Chce zniszczyć Boże Narodzenie. A może mały prezent? Wow, złe zaklęcie prysło. Mami wróciła. Wygląda na to, że naprawdę żałuje tego, co zrobiła. Nie ma już sieci i zaklęć zła. Mogłabyś przeprosić znajomych za swoje numery. Okej, Boże Narodzenie to święto, które sprawia, że wszyscy znów są zgodni. Nie są już źli na mami. Czas włączyć lampki na choince. Jak pięknie! Dodajmy jeszcze trochę błyszczących łańcuchów. O tak! To najlepsza impreza ever! Tańczmy do upadłego! O, częstujcie się! Wbijam na parkiet! Tak. Jakie to dziwne. Zróbcie hałas! Nie czuję się najlepiej. Ktoś chce jeszcze? O nie! Wiemy, że za tym stoisz. Przestań ukrywać twarz. To nie tak, jak myślicie. O, hej Barbie. Hej Bella. Hej Barbie. Hej Arielko. Hej Tiana. Hej Barbie. Hej DJ. O, hej Barbie. Hej Ken. Ken? Co się z nim dzieje? Nie martw się, on nie żyje. Musimy się dowiedzieć, kto za tym stoi. Przeprowadzę własne śledztwo. Ciało Kena. Wskazówka numer 1. Poszukajmy następnych. To ty, Barbie? To nie ja! Przysięgam, nic nie zrobiłam! Lepiej przyznaj się już teraz. Odpowiedz! Z ostatniej chwili. Pilna transmisja z miejsca zbrodni. Nie zabiłabym go za dodatkowy bilet. Dla mnie to brzmi jak motyw. Barbie, zabójczyni z popcornem. Co? Jasmina, natychmiast wyłącz tę kamerę. Zamknij swojego bloga. A co z kamerzystą? Wyłącz kamerę. A co z kamerą ochrony? Racja. Powinniśmy sprawdzić nagranie. Nie ufam Belli. Chodźmy. Jakie to straszne. Pomocy! Nie krzycz. Nie chcemy żadnych kłopotów, prawda? Bella? Jak ona się tu dostała? Zobaczmy. Czy ktoś zna hasło? Tak jest. Mam to. Wszystko wygląda całkiem nieszkodliwie. Mogę się poczęstować? W sumie to nieważne. Jestem na diecie. Co? Znowu go przyprowadziła? W takim razie tylko jeden. Przepraszam, jestem taka niezdarna. Potrzymaj to. Wszystko jest zniszczone. Oglądajmy dalej. Kto to jest? Fuj, będę się kleić. Muszę się jak najszybciej przebrać. Barbie? Wygląda na to, że znalazłam zastępstwo. Nie znoszę przemocy. Przewińmy w tył. Patrzcie, wróciła. Pojawiają się kolejne pytania. Czy Barbie jest niewinną lalką, czy maszyną do zabijania? Hej, ktoś usunął nagranie. Kto to mógł być? Czekajcie, coś sobie przypomniałam. No dalej, szybciej. O, cześć wszystkim. Bella? Oczywiście, to musiała być Bella. Musimy ją przesłuchać. Zostać pięknością nie jest tak łatwo. Znaleźliśmy ją. Czy nie wygląda uroczo? Czy ona ma wściekliznę? Co? Lepiej to zetrzyj. Dziękuję, kochana. Będziesz mówić, kiedy ci pozwolimy. Dlaczego mnie związaliście? Nic nie zrobiłam. Poważnie? To kto skasował nagranie z kamery? Dobra, to byłam ja. Och, widzicie? Jestem doskonałym detektywem. Nie chciałam, żebyście to widzieli. To tajemnica, ale powiem wam. Dlaczego nazywają cię potworem? Ludzie nie wiedzą, o czym mówią, kochanie. Chodź tu, skarbie. Zaraz, to znowu paparazzi. Wyłączcie kamerę. Nie ma tu nic do oglądania. Ja się tym zajmę. Muszę to usunąć. Wysłać do znajomych? Nie, nie, nie! Przestań! Dlaczego nie jestem geniuszem komputerowym? Wybiję z ciebie ten film. Chyba zadziałało. Tak, właśnie tego potrzebowałam. Nikt nie może się dowiedzieć. Tak właśnie było. Ach, dobra, to nie ty. Ale Hagi? Myślę, że twój książę by tego nie pochwalił. Dobrze, moje panie, potrzebujemy nowych wskazówek. Nie da się ukryć przed detektyw Arielką. Kochani, piszcie w komentarzach, jeśli znajdziecie coś hashtag podejrzanego.
Jesteśmy blisko rozwiązania tej sprawy. Ciekawe, czyje to włosy. Nie mam mowy. Widziałyście to? Wow, jakie długie! Czy to się kiedykolwiek skończy? Chyba Kena zrobił okropny stylista. No, albo Czubaka. Tropu wystarczy na całą perukę. Czyje to mogą być włosy? No DJ-a na pewno nie. To nie w moim stylu. Tiana, nie ruszaj się. To nie jej. Kto to może być? Jasmina, daj mi sprawdzić. To twoja długość. No zobacz ten kolor, to na pewno nie moje. Skończyli mi się podejrzani. Czyje to włosy? Napiszcie w komentarzach, czyje to mogą być włosy. A może pójdziemy za tropem? Chyba idzie po mnie. Myślę, że jestem naprawdę blisko. Mam nadzieję, że mnie nie znajdzie. Nie możesz się przede mną ukryć. Rozpunko? To ty? Nie. Więc to przez cały czas była ona? Jestem niewinna, przysięgam. Mylicie księżniczki. Dlaczego zabiłaś Kena? Gdzie dzisiaj byłaś? Przysięgam, to nie ja, to ktoś inny. Dajcie mi wyjaśnić. Ken i ja tylko trochę tańczyliśmy. Poleciłam mu szampon do włosów. Ta impreza jest świetna. Uwielbiam zapach truskawek i polnych kwiatów. Ja też. Cała butelka szamponu nie wystarczy. O, czekajcie, mam pomysł. Może poskaczemy na skakance? Tak, wiedziałem, że umiem. Zaczynamy. Dalej, dziewczyny, ciągnijcie mocniej. Trzymaj, Bella. Wuhu, wygraliśmy. Wynośmy się stąd. Czas na limbo. Ja pierwsza. Spoko. Moja kolej. Haha, to jest dla was. Super. Dzięki, Rozpunko. Dzięki tobie to najlepsza impreza w moim życiu. Przeniosłam te nożyczki na darmo. Ciach, ciach. A może zdjęcie? Powiedz, Ken. Kto to jest? Nie poznajesz mnie? Psujesz mi fotę. Uważajcie, ona jest stuknięta. Haha, nożyco ręka. Wracaj do swojej taniej podróby. Myślicie, że możecie ze mnie kpić? Pożałujecie tego. Od tamtej pory nie widziałam Kena. Tak, pamiętam tę dziwaczkę z nożyczkami. Szalona fryzjerka? Rozpunka? Kto tak naprawdę zabił Kena? Hej, gdzie się wszyscy podzieli? To miejsce jest straszne. Zadzwońmy do Kopciuszka. Nic dziwnego, że nie ma przyjaciół. O, spójrzcie. To ołtarzyk Kena. Ona ma obsesję. Idzie. Boję się. Tam w szafie. Tęskniliście? Myślę, że hałas dochodził stąd. O, zdecydowanie jej odbiło. Proszę, proszę. Wygląda na to, że mamy gości. Ona nas zabije. Dajcie spokój, wyluzujcie. Ja tylko żartuję. Ale z ciebie żartowniś. Czy to sprawka twoich nożyczek? Mój kochany, co mu się stało? To na pewno byłaś ty. Musimy cię przesłuchać. Nigdy bym go nie skrzywdziła. Wszystko było tak. Możemy selfie? Fuj, spadaj. Dobra, sama się dokleję w Photoshopie. Moja miłość. Podoba ci się? Łap! Dziewczyny, co za ofiara. Smacznego. Nikt mnie nie kocha. Cóż, nie obchodzi mnie to. To wszystko. Mój biedny Ken. To takie wzruszające. Wiedziałam, że będziemy razem bez względu na wszystko. A teraz nadzieja jest stracona.